Panie trenerze, przegrywamy w Sandomierzu. Ta porażka bardzo boli. Proszę o krótkie podsumowanie. Na pewno jest to bolesna porażka i porażka na własne życzenie. No, zrobiliśmy dzisiaj wszystko, żeby Wiśle Sandomierz grało się dobrze. Daliśmy szybko zdobyć bramkę, co pozwoliło im na kontrolowanie tego spotkania, na ustawienie się przede wszystkim w obronie, liczenie na kontrataki. Następnie eliminujemy sobie sami zawodnika i musimy grać drugi mecz z kolei o jednego zawodnika mniej. Wszystko to powoduje, że niestety dzisiaj Sandomierza wyjrzę bez punktów. Zagraliśmy dzisiaj na trzech napastników, ale jak widać, ta koncepcja nie do końca się spełniła. Na pewno tutaj ta gra wymaga ulepszenia. Generalnie każdy wie, że boisko w Sandomierzu jest ciężkim boiskiem i dużo tutaj jest dośrodkowań, dużo waży stały fragment gry. I z takiego założenia gdzieś w tym meczu wychodziliśmy. Niestety ten pomysł się nie sprawdził, szukaliśmy później korekt, no i na pewno też czerwona kartka zmieniła po prostu oblicze tej gry. Też musieliśmy jeszcze po raz kolejny zmieniać nasze plany, no i niestety nie doprowadziło to dzisiaj do wykreowania dużej liczby sytuacji bramkowych. Czy ta sytuacja z tą czerwoną kartką? Nie chciałbym tego komentować, jestem na gorąco po meczu, nie widziałem sytuacji. Czerwona kartka w konsekwencji dwóch żółtych, pierwsza za sytuację w polu karnym, gdzie też być może ten rzut karny był, tak jak mówię, nie widziałem tego jeszcze. Druga żółta kartka, faul w sektorze środkowym, też tutaj chciałbym to zobaczyć ponownie. Natomiast myślę, że dzisiaj sędziowanie było bardzo drobiazgowe. Też tutaj w ostatnim czasie tendencja sędziów jest taka, żeby bardzo zwracać uwagę na zachowania na ławce trenera, sztabu, zawodników. A dzisiaj kompletnie nie była zwracana uwaga na piłki. Piłek dookoła boiska nie było, co pozwala też Wiśle na grę na czas. Oczywiście nie widzę w tym nic złego z ich strony, też pewnie gdzieś bym na miejscu trenera takich rzeczy się doszukiwał. Chciałem tylko zwrócić uwagę sędziom, żeby po prostu oni zajmowali się swoją robotą, my się zajmiemy swoją robotą i wtedy każdy będzie zadowolony. Panie trenerze, ale w tym spotkaniu zagraliśmy naprawdę słabo. Tracimy bramkę w 9 minucie, później Wisła, tak naprawdę to jest obrona Sandomierza, obrona Częstochowy. My nie potrafimy stworzyć sytuacji, te dośrodkowania, czy to z lewej, czy z prawej strony, naprawdę nie przynoszą skutku. No co czarować rzeczywistości, to był słaby mecz w naszym wykonaniu. My musimy zrobić rachunek sumienia, musimy zacząć przede wszystkim od siebie, bo ja tutaj też mówię o sędziach, mówię o boisku, a my musimy zacząć od siebie. Jeśli my w trakcie meczu nie jesteśmy w stanie dobrze dośrodkować ze stałego fragmentu, ze stojącej piłki, jeśli my nie jesteśmy w stanie przyjąć podania, no to ciężko mówić o wygrywaniu spotkania. Dlatego w pierwszej kolejności my musimy spojrzeć na siebie, musimy sobie przemyśleć pewne sprawy, o pewnych rzeczach porozmawiać w własnym gronie, wyciągnąć z tego wnioski i od wtorku wziąć się do ciężkiej pracy, bo we wtorek, w sobotę jest kolejne spotkanie u siebie z Podlasiem, które jest rozpędzone, które wygrało teraz na AWI i to będzie kolejny zespół, który przyjedzie do nas i będzie chciał z nami po prostu wygrać. Dziękuję.